Paweł Buzio, otworzyłeś zwycięsko ten mecz Pomorze kontra Podkarpacie. Pierwsza runda. Złapany rywal na kontrę, ale zabrakło czegoś jednak, żeby skończyć. Czego? Dokładnie nie wiem czego. Dopiero będziemy to z trenerem rozpatrywać. Na spokojnie. Cieszę się, że się po prostu udało wygrać tą walkę, bo była trudna. No właśnie, była trudna, była męcząca przede wszystkim. No, ty jesteś z nadmorza, więc te temperatury niby nie są ci znane, ale ciężko się chyba walczy przy tych 30 stopniach. Szczerze powiedziałem, że dzisiaj jest tutaj bardzo duszno, jest dużo osób, jest hala, także warunki nie są takie do końca fajne, ale naprawdę cieszę się, że wygrałem. Słuchaj, w trzeciej rundzie przeważyłeś szale zwycięstwa tym obaleniem. Trener rywala, organizator tej gali, Krzysztof Bańkowski, powiedział później, że no podpowiedział ci tą akcję i pytanie, słyszałeś faktycznie? Obalaj, obalaj? Nie słyszałem, taki był game plan. Lubię obalać, lubię zapasy. Pozdrawiam Adama Bloka przy okazji. Naprawdę jestem zadowolony z siebie. Mogę powiedzieć, że dałem dobrą walkę. No właśnie, komu w takim razie trzeba podziękować za pomoc w przygotowaniu? Oczywiście Rafałowi Urbańskiemu, Łukaszowi Sajewskiemu, Adamowi Blok, wszystkim sponsorom od nas Trzewa, całemu teamowi MMA Team Trzew i to by było na tyle. No i oczywiście rodzinie, tak? Mojej narzeczonej, mamie, bratu, teściowej, wszystkich, którzy mnie po prostu wspierają.